Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna powstała 24 lata temu, aby rozwiązać problemy związane z przekształcaniem się specyfiki industrialnej regionu. Przemysł ciężki przeżywał wtedy poważny kryzys. Nagle Polska miała wiele problemów związanych z dużym bezrobociem, z gospodarką rynkową. Specjalne strefy ekonomiczne pozyskały inwestorów, ściągały kapitał zachodni do Polski, tworzono nowe miejsca pracy w tych miejscach, w regionie, gdzie to bezrobocie było nawet dwucyfrowe. Gościmy dziś u prezesa zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, doktora Janusza Michałka. Strefa obejmuje obecnie 2749 hektarów, funkcjonuje w niej 390 firm, a łączne inwestycje to ponad 36 miliardów złotych. Można powiedzieć, że odnieśliśmy bardzo wielki sukces. To prawie 90 tysięcy miejsc pracy, a różne opracowania mówią, że jedno miejsce pracy w strefie bezpośredniej tworzy nawet do kilku miejsc wokół. Więc pośrednio dajemy miejsce pracy kilkuset tysięcy mieszkańcom w regionie. Ponad 36 miliardów złotych zainwestowanych, kilkuset przedsiębiorców, którzy po raz kolejny reinwestują swoje środki, budując stabilny kapitał finansowy swoich firm. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna została uznana przez prestiżowy Financial Times za najlepszą strefę nie tylko w Polsce, ale w 5 kategoriach w Europie. A w roku 2019 jest na drugim miejscu na świecie po Dubaju. Ja cały czas to powtarzam, że może z Dubajem nie jesteśmy w stanie konkurować, jeśli chodzi o finanse, ale właśnie poprzez inicjatywy, poprzez to, co się u nas dzieje, poprzez ludzi, poprzez wszystkie te wydarzenia, które właśnie dzieją się tu w województwie śląskim, my będziemy wkrótce najlepszymi, bo Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, ona się kojarzy jako tylko z tymi wielkimi inwestycjami, przyciąganiem, tworzeniem miejsc pracy, ale przecież my bardzo mocno działamy na różnych płaszczyznach społecznej, lokalnej. Chcemy być taką platformą pomocową między samorządem, biznesem, nauką. Tworzymy wiele inicjatyw związanych ze szkolnictwem zawodowym. W Specjalnej Strefie Ekonomicznej powstały pierwsze studia dualne w Polsce. We współpracy z Politechniką Śląską 4 lata temu 30 najwybitniejszych młodych ludzi zaczęło po raz pierwszy studiować studia dualne. Dzisiaj realizujemy wiele projektów edukacyjnych. Jednym z takich dużych jest Śląskie Zawodowce. To prawie 20 milionów dotacji, którą uzyskaliśmy wspólnie z partnerami. I przez to 4 tysiące młodych ludzi może zobaczyć, uczyć się, pracować u pracodawców, naszych inwestorów w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Mamy wiele takich inicjatyw. Chcę u Ciebie pracować. Bardzo fajna kampania, która właśnie pokazuje od wewnątrz, od kuchni tej takiej, kolokwialnie mówiąc, naszych pracodawców, naszych inwestorów. Tu chcemy wspólnie z Politechniką Śląską na przykład zrobić Śląskie Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0. Wiemy, że coś się przed nami czeka, że musimy transformować cały ten świat w kierunku tych nowoczesnych technologii, a nasi mali, średni przedsiębiorcy no, czasami mogą nie mieć pieniędzy i nie potrafić. My to chcemy im, w tym chcemy im pomóc i dlatego taka inicjatywa, żeby w regionie powstał na wzór takiego niemieckiego Fraunhoferu, tu takie Śląskie Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0. Wiele inicjatyw Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej integruje inwestorów z regionem, z organizacjami, z ludźmi, którzy tutaj mieszkają, pracują. Jeśli te inwestycje będą trwałe, postawią mocny fundament, to nie sposób będzie oderwać ich od regionu. Nasz autorski program Pracownik plus Mieszkanie plus, które chcielibyśmy Polaków z kartą Polaka ściągać do nas, dawać im pracę, przeszkolić ich, żeby tu zostali, żeby po 12-13 latach funkcjonowania tu u nas dostali to mieszkanie na własność. Dzięki temu można powiedzieć, wszystko wskazuje, że jeśli on tu będzie przez 10-12 lat mieszkał, to zostanie tu, urodzi mu się dziecko, pójdzie do przedszkola i tak dalej. Więc ta korzyść i dla samorządu, i dla nas, dla naszych inwestorów, którzy w pewien sposób też mają lojalnego i swojego człowieka, w którego bardzo duże pieniądze muszą zainwestować, żeby go przeszkolić, żeby mógł pracować. Takim ostatnim projektem, którym też możemy się mocno pochwalić, który w pewien sposób jest taką synergią współpracy wielu partnerów, jest Xenon, autorski projekt
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, taki akcelerator biznesowy, na który dostaliśmy dofinansowania 41 milionów dotacji, więc w mieście Żory będziemy budować zespół hal modułowych dla małych i średnich przedsiębiorstw, wyposażonych jeszcze w tą infrastrukturę na przykład około biznesową, jak poczta, przedszkole, jadalnia i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że to jest taki ten kierunek, który przed nami w regionie, że wiemy, że mamy wiele problemów związanych z tym, że ten region jest regionem górniczym, przemysłowym, ciężkiego przemysłu, a ten świat się transformuje. I my jako Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna właśnie chcemy w pewien sposób naturalnie, nie rewolucyjnie, ale ewolucyjnie tworzyć nowe miejsca pracy. W specjalnej katowickiej strefie ekonomicznej powstają również klastry. Flagowym przykładem jest Silesia Automotive and Advanced Manufacturing. Zrzeszonych w nim jest 100-kilkadziesiąt największych przedsiębiorców z regionu. Kilkadziesiąt miliardów złotych przychodu z eksportu, kilkadziesiąt tysięcy zatrudnionych. Klaster o statusie kluczowym dla gospodarki regionu. Benefitem dla uczestników są przyznawane na przykład dodatkowe punkty w projektach wspierających nowe inwestycje, choćby w Polskiej Strefie Inwestycji, czy w projektach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. I dzięki temu wymianie wzajemnych doświadczeń, wzajemnych problemów, rozwiązanie, to pokazała ta sytuacja, którą dotknęła nie tylko Polskę, nie tylko Europę, ale cały świat, związana z COVID-19, że wspólne działania, szybkość, jaką podjęliśmy te działania, stworzyliśmy zespół szybkiego reagowania, 24-godzinny, przez 7 dni działający zespół ludzi, którzy w pewien sposób jeden drugiemu szybko pomagał organizować nie tylko środki bezpośredniej ochrony, ale wiele, wiele innych, to spowodowało, że no jakoś, można powiedzieć, suchą stopą przebrnęliśmy jako Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna i pomogliśmy naszym inwestorom w tym całym wielkim zamieszaniu. Dzisiaj też widzimy dzięki temu wielką szansę dla nas, dla Polski, ponieważ wiele firm, nowych firm, wiele koncernów zastanawia się nad skróceniem łańcuchów dostaw, bądź wyeliminowaniem produkcji na przykład, która dzisiaj jest w Azji dalekiej. I my widzimy, że Europa po te środki sięga. Jeśli w Europie, to kto? Naturalnie Polska. Jeśli w Polsce, to kto? Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Czy Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna to elitarny klub niedostępny dla małych przedsiębiorców? Specjalne strefy ekonomiczne kojarzą się z wielkim biznesem, z wielkimi przedsiębiorcami z całego świata, ale my to od kilku lat staramy się odczarować i odkłamać w pewien sposób, pokazywać naszym małym, średnim, mikro przedsiębiorcom z Polski, z małych wsi, z małych miasteczek, że warto ten mechanizm wykorzystać, że to jest nie tylko dla tych największych, ale również dla tych małych i to robimy. I po raz pierwszy w historii 20-kilkuletniej działalności, rok 2020, polskie firmy z polskim kapitałem mają większość w całym tym procesie inwestycji. Od kilku lat widzimy ogromne zainteresowanie właśnie małych, średnich też przedsiębiorców. To prawie wzrost kilkudziesięcioprocentowy rok do roku, czyli możemy powiedzieć, że nasze polskie firmy zaczęły rozumieć, że warto inwestować, że oprócz tego konsumpcjonizmu, który cały świat dotyka, że kapitał trzeba budować wiele lat, a najprostszym sposobem budowy kapitału jest ponowne inwestowanie i to się dzieje. Rewolucyjne przepisy, które weszły 3 lata temu, Polska Strefa Inwestycji, pokazały, one w pewien sposób premiują tych małych, średnich przedsiębiorców i pokazały, że im bardzo prosty mechanizm, w który w pewien sposób otrzymują pieniądze. Bo tak obrazowo, żeby to, jak to wygląda, jeśli ktoś zainwestuje 100 jednostek swoich własnych pieniędzy w jakąkolwiek inwestycję i spełni kryteria jakościowe, ilościowe, myślę, że każdy nowoczesny biznes spełnia już bez problemu, to może uzyskać nawet 45 tych jednostek z powrotem. Więc można powiedzieć, bez żadnych wielkich studiów wykonalności, bez dotacji, bez jakichś zabezpieczeń, to jest przywilej, a nie obowiązek. I wielu teraz przedsiębiorców mówi, że bardzo fajny
mechanizm. Bezpieczny dla państwa, bezpieczny dla strefy i bezpieczny dla samego inwestora. A ten przecież inwestor, który zbuduje swój dzisiaj biznes na tym, żeby zacząć płacić podatek, a dzięki temu móc uzyskać tą ulgę wsparciu, to ten biznes ma naprawdę zdrowy, ustalony poziom kosztów i wydatków i przychodów, aż on jest zmotywowany do tego, żeby jak najwięcej pokazać tego podatku, bo dzięki temu jak najwięcej odzyska z powrotem tych pieniędzy. I ten mechanizm działa. Wymyślono go kiedyś pierwszy raz w Irlandii w latach 60., gdzie był ogromny kryzys w Irlandii. I dzisiaj cały świat uczy się od nas, Polski, od Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Mamy tu przyjaciół z całego świata, bo to też nasza mocna aktywność. Robimy globalne sieci i partnerstwa. Niedawno podpisaliśmy, chwaliliśmy się współpracą z regionem w Brazylii, naszymi odpowiednikami. Brazylia, 200-milionowy kraj, kilkumilionowa Polonia, potężnie gospodarczy, zaawansowany kraj. Nam się kojarzy z piłką, z piękną pogodą i tak dalej, a to bardzo mocny partner geograficzny. Wkrótce będziemy podpisywać i będziemy tworzyć, można powiedzieć, dla naszych polskich firm możliwość współpracy w Egipcie, a dzięki Egiptowi no to otworzy się cały rynek na Afrykę, na Bliski Wschód i tak dalej. Więc chcemy wykorzystać potencjał ludzki, potencjał organizacyjny i ten nasz Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, że jednak jesteśmy znani na całym świecie.